Cześć wszystkim, ja jestem Mateusz i gramy dalej w Assassin's Creed Mirage. W poprzednim odcinku przeszliśmy już cały trening Assassina. Oczywiście mam nadzieję, że przeszliśmy, ale na to wygląda. Jestem ciekawy, czy Basim nauczył się w końcu skoku wiary, ale zaraz to sprawdzimy. A co dzisiaj? Dzisiaj dalej kontynuujemy fabułę. I co mamy zrobić? Mamy udać się do warsztatu Al-Hasana. Więc spróbujmy skoczyć. No i ładnie. Wcześniej to były skoki na dupę. Tak jak powtarzałem zawsze to. Gdzie jest ten Hasan? Tak, czeka na ciebie. No to biegniemy, jak czeka na ciebie. Przecież widzę, jest napisane, nie musisz to powtarzać. O! Przeszukaj skrzynię. O, noże, dorzucanie i eliksir jakiś dostaliśmy. No, eliksir jest chyba w innym miejscu. Dobra. Dalej, Hasan. Nie skacz mi tutaj, tak? Nie jesteśmy w cyrku. Ucieczka jakaś. Bardzo dobrze. My head is calmer than I believed it would be. I thought I would be a stormy sea inside, but I am calm and quiet. Because you have dedicated yourself to your training and left nothing to chance. Here, Basim. Ukryte ostrze? You have earned this. It is a great honor. I suspect you understand that. Roshan and the others are waiting for me. Wadaan. And thank you, Al-Hasan. No dobra, dotrzyj do wejścia do jaskini. A to zapakowana paczka to jest chyba dla kogoś. Myślałem, że dostaliśmy ukryte ostrze. No to jeszcze nie jest chyba do końca asasynem. No cóż, może na to też musi przyjść odpowiednia pora. Kurczę, i te podpowiedzi tu, gdzie iść. Kiedyś nie było tak łatwo w tych pierwszych częściach. Tu za rączkę prowadzą. How are you feeling? Ready to make the leap? I wish you to know it has been an honor to watch you walk your path as a novice and as a man. I am grateful to you for leading the way before me. I am honored. Come. Your new robes await. Ah, they suit you well. Come, it is time. To jakiś rytuał będzie? I felt afraid. Obetną mu palce. My palms were slick with sweat and my knees were shaking. No zaraz zobaczymy. 72 metry. No jest tam jakaś sala. No teraz przeczytałem. Przejdź do ołtarza. No, taki się rytuał. Przyjęli go do bractwa w końcu. No i oczywiście filmik. Basim ibn Ishaq, are you ready to leave your life behind and walk the path of shadows?
I am. Are you ready to give up who you once thought you were? Ready to sacrifice everything you held close? I am. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise the Brotherhood. Then, out of the dark, you will come into the light. And from the light, you will return to the dark. Basim ibn Ishaq, you now follow in the Eagle's path. A przez moment dźwięku nie miałem włączonego. Jak obcinał te palce. No, powiedziałem wcześniej, że przy wyłączonym mikrofonie, że ja myślałem, że on samemu nie musi przycinać sobie tych palców, tylko ktoś to mu przycina. You have died and been reborn. Now, fight me as your equal. No to zobaczymy, jak to sobie poradzimy. Przypomnieć te klawisze, którym... O, ta jak to atakuje. Tak, to nie jest dostępne. Te uniki. Okej. A, nie ma żadnych pasków życia, to mamy się naparzać tylko. Well done. A temu co? A ten co poleciał do Bagdadu miał iść. W poprzednim odcinku o tym było. He traveled unprepared. Left Baghdad in a hurry. Here. Drink. Ali, he is gone. They took him in the night. They? The Order. Bring him to my tent. If Ali is gone, we are blind. The Order has put a fog over Baghdad and their movements. We must go to Baghdad. Roshan, Basim, go with Fulev. Leave at once. No to jedziemy do Bagdadu. Bagdadu. Znaczy się chyba wracamy. O, ale przycięło trochę. Czyli sami będą jechać. Co fajnie to zrobili, jak w filmie.
Basim, we should keep moving. I would like to look around first, if I may. Baghdad and its surroundings call to me. Very well, but do not be long. There will be much to do once we reach Harbiya. Look for a lattice-covered courtyard near Shara's mosque. That is where Noor was gathering his information. That is where we will be. Czyli teraz oficjalnie zaczęliśmy Assassin's Creed Mirage. Kogo przywołujemy? Jedmonda też znowu nie doczułem. Dobra, jakaś mapka jest. Chętnie zerknę. A tutaj jest ten Bagdad. Wcześniej byliśmy w tym miasteczku. To teraz nas przyniosło tutaj. To ogólnie to jest cały Bagdad. To jest podzielony. Okej. Okay. Wracamy. Gdzieś mamy iść 700 metrów. O nie, nie, nie. Jadaj, panie. I jedziemy do miasteczka. Tutaj chyba nic nie ma, nic w okolicy ciekawego. Patrz, jak jedzie, to się wyłącza automatycznie. No tu jakieś sieci rybackie. O, rybka jest, można ją sprzątnąć. Jak tu się schodzi z tego? Kurde, było przed chwilą napisane. Dobra, jedź na razie. Następna rzeka, rzeczka. Oni pływają łódkami, a ten tam jakby prawie wody nie było. Zamęczę tego wielbłąda zaraz. O, tu coś świeci. Co to jest? Żelazna brama. A to... O, i... Zsiedliśmy, interakcja z kropką. Zobaczymy, co nam pokaże. Kodeks zaktualizowany. Otwórz strony kodeksu. Aha, czyli tu wszystkie brama Bagdadu i opis. Nie będę tego czytał. Ewentualnie mogę zjechać, jak ktoś chce sobie przeczytać, to je przeczyta. No okej. Okay. Zawsze pauzę można zrobić. Tu nie chcę przeciągać. Niepotrzebnie. Dawaj kurę. A brakuje mi minimapki. Czemu jej nie ma? Ja zobaczę później w opcjach. Może będzie w opcjach do włączenia. Ale jak przeglądałem wcześniej, to nie zauważyłem nic. No będzie bez minimapki. O. Następna interakcja. Więzienia. Tutaj są więzienia. Czekaj, to tam jest chyba kryjówka. Nie, tu jest wieża widokowa. No właśnie, o tej wieży mówiłem w pierwszym odcinku, że nie było wież widokowych do aktualizowania. Czyli co? Teraz mamy tutaj, tak? Tu jest wieża, tu jest wielki meczet. Historyczne miejsce jakieś, żelazna brama. Więzienie w bramie damasceńskiej. A to tu jest takie wielkie więzienie. No i dobra, i co się stanie, jak odkryjemy ten punkt widokowy? A szybka podróż. No to trzeba synchronizację zrobić. I ona teraz, te wieże widokowe są do szybkich podróży, tak? Panie, nie będzie takie proste.
No kurde, nie ma za co się tu złapać. Iść tu na górę. Przejdziemy po linie. Dobra, jest. Tam chyba nic w środku nie ma. To idziemy dalej. Na sam szczyt. Znaczy nie na sam szczyt, bo tu jest belka chyba. Kurde, nie mogę kamery mocniej przewinąć. Okej. Chyba trzeba jednak wyżej wejść. O, udało się. O, tam jest. No dobra. Czemu nie skacze? Skacz. I jesteśmy. Zobaczymy, jaka muzyczka, jaki widoczek. O, odkryto interesujące miejsca. Harbija. I co teraz mapka nam tu otworzyła? A, pokazała, mam jakieś nowe. Aha. Kuźnia. Muzyk. Munadi. Tu jakaś grupa kupców umożliwia ruch bez zostania zauważonym w zamian za szton kupiecki. A my tych sztonów nie mamy. W sumie skrzynia z wyposażeniem. Stajnia. Okej, okay, więzienia. Tutaj ten meczet. Dobra, idziemy tam do swojej kryjówki. Skok nie na sianko, tylko na liście. No i lecimy. Tutaj 90 metrów do czegoś. A tu 242 metry aż trzeba przejść. No i dobra. Pobiegniemy. Tutaj nikt nas nie szuka. Póki co. To zahaczę przy okazji o ten worek. Tu jest kupiec. No zobaczymy, co ma do zaoferowania. Obniż ceny o 10%. Ale nie mamy nic. Zobaczymy, ile w ogóle mamy pieniędzy. Nie pieniążków. Kupcy sprzedają rozmaite przedmioty, w tym użytkowe i kosmetyczne. Tu u nich najłatwiej uzupełnić zapas narzędzi czy eliksirów. Okej. Możliwe jest natychmiastowe uzupełnianie braku w narzędziach i eliksirach za pomocą przycisku szybkiego uzupełniania. Super. I kupcy będą zainteresowani kupnem niektórych przedmiotów. Dobra. 30. 15. My nic nie mamy. Jesteśmy goli i weseli. Komponenty, ustrój i barwniki i talizmany. Aha, ale co one tak konkretnie dają oprócz informowania o bogactwie jego właściciela? Na razie nie mam pojęcia. Nic do sprzedania. A 9 mamy pieniążków. Pieniędzy, dirhamów. Odejdź. I have to go. Please go with you. I have idled long enough. Roshan and Fulad are surely awaiting me at the bureau. Czekają, czekają. Kogo? Wezwij Enkidu. Wezwiemy. A, to jest orzełek nasz. I co ona tutaj robi? Przyspiesz tryb sesjonarny, umieść znacznik. Okej. O, skrzynia jest tu jakaś.
A tu cały czas sam pokazuje, że gdzieś coś. O tutaj. A, bo tu jest nasza siedziba. Trochę wejście mi przypomina do tych z pierwszej wersji. Okej, dobra. Polataliśmy troszkę. Już kurde. Gdzie ta siedziba? Umie znacznik. Okej. Bo tu już sam przestało to wyświetlać w ogóle, nie wiem czemu. Ale jeszcze 100 metrów, zaraz będziemy na miejscu. O, tu jest ta grupa. Tutaj możemy się ukryć. Oczywiście za pieniądze. O, jakiś osioł przebieg. Dobra, skoczmy sobie od razu tu. Wejście jest od góry. Czterdzieści dwa metry. Kurczę, no gdzie to było? To jest do wieży widokowej. A, tu jest kuźnia. Kurczę, gdzie to było to? O, tu jest znacznik. No ale kurczę, gdzieś tu było to wejście. O, tutaj. Teraz umieść znacznik. Okej. Tak, wyłączyłem go. Ja pierdzielę, ale ze mnie lamer. Już jest niedostępny. Dobra, gdzie ta... To tam było. No. Panie, biegnij. Nie da się. Zagrodzili mu przejście. Teraz z góry zobaczę. Gdzie to było? O, jest. No i super. Tyk. Od razu z mapki usunę ten znacznik. Będzie mi potem przeszkadzał. A nie ma już go. Zejdź tam. Siedziba w Harbii. So this is a hidden one's bureau. I expected biuro. Some bureaus are. Others can be fitted with gold trim. Wherever space we settle, all that's important is that our occupancy remains a secret. We certainly have that here. Have you found anything helpful? Nothing hinting at Ali's whereabouts. However, Noor was in contact with someone named Beshi. A name I recognize as one of Ali's closest allies within the Rebel Collective. He's a dock worker at the Upper Harbor. See if he's in the area. He may have something to tell us about Ali's disappearance. I have found something! It seems Noor mapped out this very district. Marked the factory's area to the north. What is there? Rebel sympathizers. If Noor visited this area for any reason, it is worth following upon. Understood. These are not strong leads, but they are a start nonetheless. Fulav and I will see what more we can uncover. Be careful. Ali ibn Muhammad. Otwórz menu. Śledztwo. W menu śledztwa gromadzone są informacje o postępach twoich śledztw i spraw. Kiedy dostępne są nowe wieści, pojawia się ikonka. Rozwiązywanie spraw. Aby rozwiązać sprawy, potrzebujesz wskazówek. Znajdziesz je, odwiedzając różne miejsca i pomagając ludziom wokół. Przyjrzyj się wskazówce po jej zdobyciu. Aby zdobyć więcej informacji, mogą one okazać się przydatne w śledztwie. Włączanie śledzenia sprawy zaktualizuje informacje na mapie, kompasie i w dzienniku rozgrywki.
podejmując postępy w kolejnych sprawach. Popchniesz do przodu śledztwo Basima i fabułę. O. No i super. Co tu mamy? Kontrakt Nura. Nur stworzył mapę dzielnicy fabrycznej Shari na północ od Skarbii. Znajdź kontakt Nura. Wskazówki. Nur oznaczył na mapie dzielnicę Shari. I tu nie znaleziono wskazówki. A zobacz szczegóły. Aha, tak to wygląda. Rozmowa z Roshan. Roshan sądzi, że Nur mógł nie bez powodu bywać w tej okolicy. To dzielnica znana z aktywności buntowników. Mhm, dobra. A to drugie? Beshi, pracujący w górnym porcie, kapitan buntowników. Znajdź Beshiego. Beshi pracuje w górnym porcie. Nie znaleziono wskazówki. Zobacz szczegóły. O, tak wygląda. Ok, to ja może wezmę na razie to śledztwo. Ok, śledzone, zaznaczone. Jak to wygląda? Aha, tu już jest oznaczone, że 209 metrów. Ale myślę, że zrobimy to w następnym odcinku, ponieważ czas szybko leci przy tej grze. Dużo filmików do oglądania jest, też dużo dialogów. No i w końcu zaczynamy coś robić poważniejszego. Znaczy poważniejszego. No na razie przeprowadzamy śledztwa. Nasz początek bycia asasynem, takim w pełni już. O, jeszcze dostaliśmy jakieś podstawowe wyzwania. Sklep Animusa. Popraw swoje wrażenia z rozgrywki, kupując dodatkową zawartość w sklepie Animusa. Nie, na razie nic nie będziemy kupować. Bo to pewnie za pieniądze normalne. Chociaż mogę się mylić, bo nie sprawdzałem tego. No i jak mówiłem, no czas szybko leci. W sumie na razie nic nie zrobione. Co jeszcze mogę dodać? No w sumie mogę tylko podziękować wszystkim za oglądanie. I przypomnieć o pozostawienie łapki w górę. I zasubskrybowaniu kanału, żeby niczego nie przegapić. I oczywiście sekcja komentarzy pozostaje otwarta dla Was. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa, pa.